Otworzymy sobie Ewangelię Jana, rozdział 17 tejże Ewangelii i będziemy korzystali głównie z tego fragmentu Bożego Słowa, ale oczywiście czasami zajrzymy pod nieco inny adres. Czytamy od wersu pierwszego. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina uwielbi syna swego, aby syn uwielbił ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego, Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby mnie wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał staniemy na tych pięciu wersetach, przynajmniej na razie. Tutaj jest ogrom treści. Zacznę od czegoś, co możliwe, że niektórych zaskoczy, a może też niektórzy poczują się w jakiś sposób urażeni, dotknięci. Otóż posłuchajcie wersetu czwartego raz jeszcze. Ja ciebie uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby mnie je wykonał. Jeżeli wejdziemy sobie na portale internetowe, to tam dyskusja o uwielbieniu jest co niemiara. I wszelka dyskusja o uwielbieniu kręci się wokół jednego tematu. Gdzie lepiej śpiewają, gdzie głośniej śpiewają, gdzie jest więcej świateł, dymu, hałasu, lepszych głosów, lepszych muzyków, ciekawszej aranżacji itd., itd. Generalnie ludzie kojarzą uwielbienie ze śpiewaniem piosenek. I ja jestem dzisiaj naprawdę bardzo podbudowany i mogę powiedzieć, że rozradowany niesamowicie. Bo ten czas modlitwy był dzisiaj niezwykły. To, to było coś, o czym wiele lat, wiele lat marzyłem. I namiastka tego dzisiaj była. Ale czy to było uwielbienie? Nie. Śpiewanie piosenek dla Pana Boga nie jest uwielbieniem Boga. Jezus dał jednoznaczną odpowiedź. Powiedział tak, ja Ciebie uwielbiłem na ziemi. To znaczy, że Jezus dużo śpiewał dla Pana Boga. To znaczy, że sobie jeszcze zebrał tych dwunastu, rozdał im instrumenty i gdzieś siadali, tam, śpiewali. No nie wiem, czy używali jakichś dymów, świateł. No ja oczywiście wiem, jak było, no, ale no, chcę się Wam pokazać, jaki absurd jest w takim myśleniu. Ja ciebie uwielbiłem na ziemi. Jezus stwierdza pewien fakt, ale nie, nie pozostawia nas w niepewności. i mówi dalej: dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby mnie wykonał. Czyli czym jest uwielbianie Boga? Wykonywaniem Jego woli? Chcesz Boga uwielbić, wykonuj Jego wolę. Jeszcze sięgniemy teraz przy tej okazji do czwartego rozdziału i do trzydziestego czwartego wersetu. Jakby podkreślenie tego, o czym mówiłem, tam się znajduje. Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Słuchajcie, spróbujmy te dwa wersety zestawić obok siebie, postawić obok siebie i przyjrzeć im się jeszcze dokładniej. Bo tutaj dzieją się rzeczy niesamowite, niezwykłe. Rzecz w tym, żebyśmy przestali być chrześcijanami, którzy mają pewne wyobrażenia, a zaczęli być uczniami Jezusa którzy są świadomi tego, czego Bóg od nich oczekuje. Więc z jednej strony słyszymy, że Jezus dokonał czegoś, o czym wielu tak naprawdę marzy, a więc uwielbił swojego Ojca, uwielbił Boga na ziemi. I niech to będzie taki punkt wyjścia w naszych rozważaniach. A następna wypowiedź Jezusa jest taka, że on stwierdza, iż on po prostu dokonał dzieła, któremu Bóg zlecił. Natomiast ten wcześniejszy werset, ten z 4.34, mówi nam, w jaki sposób on wykonywał to dzieło. Otóż on mówi, że moim pokarmem było, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Drodzy bracia i siostry, możemy się w wielu sprawach różnić. Oczywiście to nie mogą być rzeczy podstawowe, ale w wielu sprawach możemy się różnić. I w tym nie ma właściwie żadnego problemu. Ale w jednej rzeczy, jeśli stanowimy Kościół Jezusa Chrystusa, musimy być jedno. No może nie tylko w tej jednej rzeczy, ale musimy być jedno. W czym? W pragnieniu wykonywania woli Bożej. Bo nikt, kto staje się uczniem Jezusa, nie wykonuje swojej woli. Przestał wykonywać swoją wolę, a zaczyna wykonywać wolę Mistrza. Tak jak Jezus wykonywał wolę Ojca, tak my wykonujemy wolę Jezusa. Która ta wola jest tak naprawdę wolą Ojca? Musicie, musicie śledzić uważnie, swoim umysłem to, to, co mówimy, bo nie możemy być ludźmi niepoinformowanymi. Wiecie, że Greka by powiedziała, że nie możemy być idiotes. Czyli nie możemy być, spolszczając, idiotami, tylko powinniśmy być poinformowani. Bo człowiek poinformowany to jest człowiek, który wie. Oczywiście ktoś, kto wie, wcale nie musi... Wykonywać woli Bożej, ale wie jaka ona jest. I jeżeli jej nie wykonuje, to czyni to na własną odpowiedzialność. Pytanie, czy my wiemy, czy my rozumiemy? Jezus Chrystus mówi, że Jego pokarmem, Jego pokarmem jest wykonywanie, pełnienie woli Bożej. Co to oznacza? Każdy z nas w swoim życiu przeżywał taką chwilę, kiedy był głodny. Ja nie mówię, że ktoś umierał z głodu, tylko był głodny. W jaki sposób ten problem rozwiązywaliśmy? No i braliśmy coś do jedzenia. I kiedy to coś lądowało w żołądku, to uczucie głodu znikało. Mieliśmy pragnienie, żeby, żeby tego uczucia się pozbyć. I Jezus ma pragnienie, żeby wykonywać wolę Bożą. I jedynym sposobem na to, żeby pozbyć się tego pragnienia, jest wykonywanie tej woli regularnie każdego dnia, nie swojej własnej, ale Bożej woli. Pamiętamy, że Jezus zamiast za, zanim rozpoczął swoją służbę miał konfrontację na pustyni z diabłem. I jeśli się przyjrzymy tej konfrontacji, to diabeł do czego zmierzał? Do tego, aby skusić Jezusa, żeby ten przestał wykonywać wolę Bożą, żeby poszedł niejako na skróty, diabeł Mu zaoferował, że finał tej Jego służby będzie taki, o jaki mu chodziło, czyli cały świat upadnie mu do stóp. No, pod warunkiem oczywiście, że Jezus upadnie do stóp diabła. Czyli wszystkie pokusy, jakie będą kierowane przeciwko nam, zawsze i wszędzie, będą zmierzały do tego, żeby nas odciągnąć od wykonywania woli Bożej. Musimy zrozumieć, że to jest największy problem wielu wierzących ludzi. Bo wielu wierzących ludzi nie rozumie, że ich obowiązkiem wręcz duchowym jest wykonywanie woli Boga, a nie swojej. Kiedy ja cały, cały tydzień żyję swoim życiem, a przychodzę w niedzielę na nabożeństwo, to czyją wolę wykonuję? Wykonuję wolę swoją. Natomiast uprawiam religię po to, żeby w jakiś sposób uspokoić własne sumienie. Ja nie mówię tego i nie powiedziałem tego, że przez cały tydzień mamy siedzieć w kościele. Że było jasne. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli przez cały tydzień nie interesuje nas ani to, co Bóg ma do powiedzenia w każdej sprawie, nie interesuje nas, co Bóg ma do powiedzenia w sprawie mojego życia, nie interesuje mnie, co Bóg ma do powiedzenia w sprawie tego, co czytam właśnie dzisiaj. Tego, o co się modlę właśnie dzisiaj, a w niedzielę jestem tylko po to, żeby w jakiś sposób zaliczyć to niedzielne nabożeństwo, to nie wykonuję woli Bożej. Nie mam pojęcia o wykonywaniu woli Bożej. Przyznajmy sami przed sobą, bo to jest coś, co my tego możemy sami sprawdzić. Czy byłem głodny, głodny przyjścia na zgromadzenie? Czy byłem głodny, także cało mnie duchowo, aby wreszcie uczynić to, do czego Bóg od paru dni mnie zachęca i jaką radość miałem z tego, że właśnie to zrobiłem, że pozbyłem się pewnych rzeczy, że uczyniłem pewien krok wiary, i tak i tak Bo jeżeli my tego nie robimy z zaangażowaniem, no to nie oszukujmy samych siebie, że wykonujemy wolę Bożą. Bo przecież nie jesteśmy lepsi od naszego zbawiciela. Jezus mówi, ja jestem głodny wykonywania woli Bożej. Taki drobny przykład, który myślę, że to bardzo dobrze e, przedstawi nam tak plastycznie, o czym mówimy. Akurat w naszym zborze mamy taki terminarz usług. Więc każdy z nas do przodu wie, czasami miesiąc do przodu, czasami nawet dłużej, że jakiś tam dzień jest jego taka czy inna usługa. Moja reakcja na informację, którą dostaję, nie, bo ja wtedy mam zaplanowany wyjazd na basen. Nie, bo ja wtedy mam zaplanowany wyjazd, nie wiem, do zoo. Nie. To oznacza, że nie jestem głodny. Nie jestem głodny. Że jestem nasycony tym, czym się karmię, i wcale nie ciągnie mnie do tego, żeby zjeść. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Czasami mamy jakieś zaplanowane, ważne wyjazdy. Czy to rodzinne, czy to jakiś urlop dużo, wielu lat, przepraszam, miesięcy planowane. Czasami od lat. Ale również tutaj, jeśli pełnię wolę Bożą, mogę się zastanowić i zastanawiam się, czy nie można byłoby czegoś przesunąć, ponieważ ja chcę Bożą wolę wykonywać, a nie swoją. To jest tylko przykład i on może wzbudzić kimś kontrowersję, ale raz, że mnie to w ogóle nie interesuje, a dwa, że to mamy sprawę z Bogiem, a nie z człowiekiem. Ktoś może powiedzieć, ale my nie jesteśmy Chrystusami, przecież my nie żyjemy jak Chrystus. Chrystusami nie jesteśmy, to prawda, ale czemu nie żyjemy jak Chrystus? Co stoi na przeszkodzie? Przecież On powiedział, że my mamy Go naśladować. On nie powiedział, że mamy Go naśladować w niedzielę. Że mamy go naśladować od czasu do czasu, tylko jesteśmy jego uczniami. Naśladujemy go cały czas. Czy jesteś w domu, czy śpisz, czy odpoczywasz, czy pracujesz, czy wychowujesz dzieci, czy uczysz się, czy jesteś na zakupach, ciągle jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. I ciągle pytasz swojego pana, co chcesz, abym zrobił? Co ty chcesz, nie co ja chcę. Bo ja wiem, co ja chcę, ale chcę wiedzieć, co Ty chcesz. I wiecie, co się zdarzy? Po jakimś czasie już nikt z nas, tak pytających, nie powie: Panie, ja wiem, co ja chcę, ale ja chcę wiedzieć, co Ty chcesz. Tylko będzie jedno pytanie: Panie, co Ty chcesz? Bo moje już umrze. To jest proces, bo to musi być proces. To jest proces. U Jezusa też to był proces. On był krótki, ale jednak trwał te 40 dni, kiedy Jezus musiał się skonfrontować no, sam ze sobą. Diabeł oczywiście był użyty tam przez Boga. Diabeł był przekonany, że jest Panem tej sytuacji, ale tak naprawdę był takim psem na łańcuchu tylko, którego Bóg używał, aby Jezus, jego syn, jako człowiek mógł w całej pełni stanąć wobec sytuacji, w której się znalazł. Pamiętajmy, że on zostawił za sobą niebo, zostawił za sobą rzeczywistość, o której my nie mamy pojęcia. Zostawił rzeczywistość miłości, pokoju, błogości. No to my to tak nazywamy, bo nie mamy innych słów na to. I stał się człowiekiem, można powiedzieć, że przybrał ludzką postać. I możemy być jednego pewni, że kiedy dorastał, to zauważył wiele zła. Doświadczył zła jako dziecko, jako młodzieniec i jako dorosły mężczyzna. Mógł się zniechęcić. Mógł powiedzieć, przecież to nie ma żadnego sensu. Przecież ci ludzie są beznadziejni. My tak nie mówimy? Mówimy tak czasami. I czasami, niestety, jesteśmy konsekwentni w tym, czyli odwracamy się tyłem do tych ludzi i zostawiamy ich. Ale Jezus tego nie uczynił. On musiał się z tym skonfrontować, i on, można powiedzieć, że na pustyni powiedział: Nie, nie to co ja chcę, ale to czego chce mój ojciec. I też pokazał nam, w jaki sposób my możemy wykonywać wolę Bożą tak praktycznie? Bo pokusa, która do Niego przychodziła, była realna. Miała, można powiedzieć, konkretne przesłanie i to było Słowo Boże. Ale Jezus wiedział, że Słowo Boże nie jest po to, żeby wywyższać człowieka, ale po to, żeby wywyższać Boga. I dlatego zawsze znajdował w Biblii odpowiednią odpowiedź. My też możemy sobie uzasadnić nawet nasze złe postępowanie, jeżeli tylko będziemy chcieli. Ludzie potrafią naprawdę w niezwykły sposób grzebać w Biblii i znajdować takie stwierdzenia, które są zdumiewające. Ostatnio słuchałem pewnego kaznodziei, który stwierdził, że tam, gdzie napisano że kobieta nie powinna nauczać doktryny to, to tam tego nie napisano. No można i tak. Można i tak. nieszczęście moje polega na tym, że ja wiem co tam w Grece jest napisane, więc no, co mogę powiedzieć? Ale można i tak tylko czy to jest wykonywanie woli Bożej? Nie to jest wykonywanie swojej woli, Próba przepchnięcia swoich przekonań. Nie, nie możemy, nie powinniśmy takich rzeczy czynić w swoim życiu. Krótka wycieczka wstecz. Historia Kościoła pokazuje nam, że bardzo często, no możemy to sprawdzić szczególnie w ostatnich 200 latach, bo mamy już zapiski, w różnych biblijnych szkołach, w różnych denominacjach, nie wiadomo skąd tak naprawdę. Pojawiały się grupki młodych mężczyzn. I studenci jak studenci, jak ktoś był na studiach, to wie, że studia są po to, żeby się bawić. I ci studenci teologii też się bawili. Ale były grupki ludzi, którzy zbierali się popołudniami, całymi nocami, studiowali słowo, modlili się, bo byli głodni Boga, głodni wykonywania woli Bożej. I tak budziły się ruchy przebudzeniowe. W taki sposób Bóg sobie powoływał ludzi, którzy byli głodni jego obecności, którzy byli głodni tego, żeby wykonywać wolę Bożą. Przecież oni byli chrześcijanami, ci, którzy go taczali, byli chrześcijanami. Ludzie, którzy wykładali w tych uczelniach, byli chrześcijanami. Nabożeństwa, które się odbywały, były chrześcijańskie. Ludzie, którzy przychodzili na te nabożeństwa, byli chrześcijanami, a oni jednak byli głodni woli Bożej. Mało tego, często się spotykali z takim pogardliwym określeniem. Mówiono od nich, o nich ci święci. Ale to pokazuje, jakie było myślenie Kościoła w tym czasie. I jak bardzo Kościół potrzebował zmiany, jak bardzo potrzebował przebudzenia, bo szedł na śmierć. I gdyby nie, Bóg nie powoływał sobie w każdym pokoleniu takich ludzi, to Kościoła by dawno nie było. Jakaś instytucja by istniała, typu karka, chociaż i tam Bóg zbudza przecież swoich świętych, którzy często opuszczali Go po jakimś czasie. Więc musimy zrozumieć, że jeżeli my jako Kościół się gromadzimy, to gromadzimy się jako ludzie, którzy wykonują na co dzień wolę Bożą. Co się dzieje wtedy, kiedy się zbieramy i kiedy płynie pieśń? My po prostu jesteśmy wdzięczni wtedy Bogu za to, że On nas używa w niezwykły sposób. I co my robimy wtedy? Oddajemy Mu chwałę. Nie zawsze śpiewanie pieśni z oddawaniem chwały Bogu. Tak się zdarzyło, że dzisiejszy kościół po prostu gdzieś w liturgii umieścił śpiewanie pieśni. Ale prawdziwa pieśń, pieśń chwały jest modlitwą, o której wspominał na początku Grzesiu. A właściwie wspomina o tym Księga Objawienia. To są te modlitwy, które zbierane są do kielicha. To jest to, co jest najcenniejsze przed Bożym Obliczem. Prawdziwa pieć płynie wtedy, kiedy ludzie gromadzą się jako wykonawcy woli Bożej i kiedy zaczynają śpiewać, to oni wylewają swoje serce przed Bogiem. I wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, nic się nie utrzyma. Wtedy grzesznicy pokutują, wtedy diabeł ucieka, wtedy dzieją się cuda prawdziwe. I obyśmy tak rozumieli swoje życie i swoją rolę, bo wtedy doświadczymy w swoim życiu rzeczy niezwykłych. Nigdy śpiewanie pieśni nie jest uwielbianiem Boga. Ja wiem, że mamy to na języku, taka nomenklatura się przykleiła nam do języka, ale to nie jest uwielbianie Boga. To jest modlitwa. Modlitwa może być śpiewana, może być mówiona, może być milcząca, ale uwielbienie to jest wykonywanie woli Bożej. Pomyślcie, czy wykonywaniem woli Bożej jest śpiewanie pieśni, której z której słów tak naprawdę nawet nie rozumiemy, nie zastanawiamy się nad nią. Czy to jest uwielbianie Boga? No nie. Uwielbienie Boga zawsze jest świadome, bo jestem świadomy, czy jestem głodny? Ja wiem, że, że potrzebuję zaspokoić głód, więc wszystko, co jest we mnie, wszystko, co jest związane z moją osobą, mówi mi, że jestem głodny i muszę tą sprawę załatwić. Wewnętrzny duchowy człowiek też pragnie wykonania woli Bożej. Ja wiem o tym, że tak jest i dążę, robię wszystko w tym kierunku, żeby Bożą wolę wypełnić. Bo moja wola nie jest ważna. Moja wola nawet jest dla mnie w jakimś momencie ciężarem, jest dla mnie problemem. Z tym się spotkał kiedyś apostoł Paweł. I kiedy czytamy jego list do Galacja, na no szczególnie Drugi rozdział, dwudziesty werset, to my rozumiemy, że on rozumiał. Bo on powiedział, ja już nie żyję. Ja już umarłem, ja już nie żyję. To dlatego ten, ten człowiek dokonał, można powiedzieć, ponadludzkiego dzieła w swoim życiu. Bo kiedy przyjrzymy się jego trzem podróżom misyjnym, kiedy zobaczymy, ile on przebył kilometrów. I pamiętamy o tym, że to nie były czasy pociągów, samochodów, samolotów, ale głównie własnymi nogami przeszedł te wszystkie kilometry. To skąd on brał siły, skąd czerpał te siły? A ten apostoł był głodny wykonywania woli Bożej. On to wyraził, mówiąc na przykład: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Bo wszystko, co było w nim, zachęcało go do głoszenia Ewangelii, prowadziło go do głoszenia Ewangelii, nie dawało mu spokoju, póki nie głosił Ewangelii. I jeżeli my tak żyjemy, to rozumiemy, co to jest wykonywanie woli Bożej. Czy możemy tak żyć? Tak, oczywiście, że możemy tak żyć, bo jesteśmy pełni Ducha Świętego. I Duch Święty nie tylko daje nam siłę i moc, ale Duch Święty instruuje nas, tak mówi Boże Słowo. Mówi nam, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. Biblia nas też zachęca do tego, abyśmy swój umysł wyćwiczyli tak, abyśmy rozumieli, co się Bogu podoba, a i rozumieli, co się Bogu nie podoba. Przecież gdyby to nie miało znaczenia, to by tego nikt w Biblii nie zapisał. Bo po co? I wcale nie chodzi o to, że się w ten sposób wkupujemy właski naszego Boga. Jesteśmy już zbawieni. Ale na tym nie kończy się nasza relacja z naszym Bogiem. Kolejny werset, który jest bardzo istotny i ciekawy. Trzeci. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne. Czy mam życie wieczne? Jeśli odpowiem, że mam, to w jaki sposób go uzyskałem? Co zrobiłem, żeby to życie wieczne mieć? Czy jest jakiś sposób na to, żeby go uzyskać? Czy jest jakiś środek służący temu, żeby go uzyskać? Jeśli jestem człowiekiem niewierzącym, oczywiście nie muszę się nad tym zastanawiać, ale jest sumienie i tak mnie męczy, więc wcześniej czy później do tego tematu wrócę. Być może już na łożu śmierci, ale jednak wrócę. Jak uzyskać dziecię wieczne? Jak to zrobić? I oczywiście. Wiele różnych religii ma na to różne odpowiedzi. Ale pozostańmy w kręgu, w kręgu szeroko rozumianego chrześcijaństwa. Żyjemy w kraju, w którym do niedawna panował miłościwie rzymski katolicyzm. Mówię, że tak było do niedawna, ponieważ to się rozsypuje na naszych oczach. Ale co, czego uczy ta religia? No, że musisz się starać, no, że musisz brać udział w pielgrzymkach. Jak tam zaliczysz, ja przepraszam katolików, ale mogę coś pomylić: jakieś tam dziewięć piątku pierwszych, to, to coś tam ci odpuszczą. Jak tam w jakiś dzień coś odwiedzisz i, i świeczkę zapalisz, to, to ci też odpuszczą i tak dalej, i tak dalej. Zapytajcie tych ludzi, którzy to wszystko robią. Czy oni są pewni, że mają życie wieczne? Powiedzą Wam to, co Wam powiem ja. Nie, nie jesteśmy pewni. To po co to robić? To po co to robić? Skoro ja to wszystko robię, a nie mam pewności życia wiecznego, to po co to robię? No oczywiście ludzie to robią, dlatego że się boją. Boją się o swoją przyszłość. Boją się, bo nie są do końca pewni, jak to będzie po tej śmierci. Nawet marksiści nie są pewni. Ale czy my, ewangelicznie wierzący chrześcijanie, czy my na pewno zawsze dajemy właściwe odpowiedzi? Bo obawiam się, że nie. Często słyszę na przykład takie odpowiedzi musisz się modlić i musisz dużo czytać Biblii. No, ale co to zmieni w twoim życiu? Samo z ciebie nic to nie zmieni. Musisz wiedzieć, po co czytasz tą Biblię. Musisz wiedzieć, czemu się modlisz. I znowu Jezus daje odpowiedź. A to jest, to jest wprost powiedziane. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Prosta recepta. Aby mieć życie wieczne, trzeba poznać Jezusa. A przez Jezusa poznasz Ojca, bo taka jest droga. Co to znaczy poznać Jezusa? Sam fakt, że uwierzę, że Jezus istnieje jako syn Boży, nic nie zmieni w moim życiu, bo w tej sprawie lepiej się orientują demony. I one wierzą, że Jezus jest synem Bożym. Nie tylko wierzą, one nawet wiedzą. Czyli to nie wystarcza. Poznać. Biblia to jest bardzo ciekawa księga i jak się czasami studuje pojedyncze słowa, to można się naprawdę wiele nauczyć. Słowo poznać znajdujemy w Biblii dosyć często. I ona mówi na przykład, że Abraham poznał Sarę. To znaczy, że Abraham się umówił z nią na randkę. I poszli do restauracji jakiejś, usiedli przy stoliku i poznali się. Nie. Kiedy Abraham poznał Sarę, to znaczy, że Abraham doświadczył społeczności z Sarą tak jak mężczyzna z kobietą, mąż z żoną. Dosłownie to oznacza to słowo. Czyli nastąpiło głębokie zjednoczenie pomiędzy tym mężczyzną i tą kobietą. Oni się poznali. Można powiedzieć, że wszystko, co intymne, stało się dla nich jasne i oczywiste. I kiedy my mówimy o tym, że mamy poznać Jezusa, to mówimy dokładnie o tym samym. Czyli musielibyśmy powiedzieć, że nic pomiędzy mną a Jezusem nie pozostaje ukrytego. Że jestem kimś, którego on zna bez żadnych ograniczeń, ma dostęp bez żadnych ograniczeń do mojego życia, a Jezus daje mi siebie poznać w sposób, który dla przeciętnego człowieka jest zupełnie nieosiągalny. Czemu to ma służyć? No, przede wszystkim temu, że takie poznanie sprawia, iż rozumiemy, z kim mamy do czynienia, rozumiemy, kto to jest ten Chrystus. Nie tylko słyszymy o Nim i oddajemy Mu cześć, ale osobiście Go znamy i osobiście Go doświadczamy. Był taki niezwykły człowiek, któremu poświęcono całą księgę, nazywał się Hiob. I to był bardzo sprawiedliwy człowiek. Kiedy zaczynamy czytać księgę, dowiadujemy się, że kiedy diabeł rozmawia z Bogiem na temat Hioba, to Bóg jest dumny z tego człowieka. Mówi, popatrz, co to za człowiek. Ale kiedy kończymy tę księgę, już pomijam to, co się działo tam przez te czterdzieści parę rozdziałów, to tenże człowiek, Job, mówi: Panie, teraz cię znam takiego, jakim jesteś. A wcześniej znałem Cię tylko ze słyszenia. Widzicie różnicę? Bóg mówi o nim, że to sprawiedliwy, dobry człowiek. A Job w tym czasie nie zna Boga. Składa mu ofiary, modli się, ale nie wie, kim jest Bóg. Dopiero wszystko to, co się zdarzyło, całe to doświadczenie, jakie dotknęło Joba, sprawiło, że ten człowiek poznał Boga. I teraz chciałbym, żebyśmy jedną rzecz zobaczyli w tej historii Joba. Bo ludzie mówią tak: No, spotkało go mnóstwo nieszczęść. Dzieci mu wszystkie zginęły, majątek cały stracił. Chory był, no właściwie za wyjątkiem śmierci i żony, niczego. Mu nie brakowało, wszystko stracił, właściwie wszystko stracił. Pytanie, czy, czy ta obecnej żony była też dla niego jakimś błogosławieństwem, to jest inna sprawa. Ale wiecie co, musimy zadać sobie pewne pytanie. Co jestem gotów zrobić, żeby poznać Boga? Na co jestem przygotowany, żeby poznać Boga? To jest bardzo ważne pytanie. Nie wiem, może w jakiejś ekstremalnej sytuacji to jest droga pod, podobna do drogich Joba, nie wiem, być może. Nie mogę tego wykluczyć. Ale naprawdę w przypadku większości z nas to są sytuacje, które stosunkowo łatwo rozwiązać, ale trudno nam się z pewnymi rzeczami rozstać. Pytanie, na co jesteś gotów, żeby poznać Boga? A pamiętaj, że poznanie Boga, w tym przypadku poznanie Jezusa, jest warunkiem życia wiecznego. Czy na pewno fakt, że chodzisz do kościoła gdzieś, że śpiewasz pieśni, że modlisz się, czytasz Biblię, wspierasz Kościół swoimi pieniędzmi, czy to ci gwarantuje życie wieczne? Nie. W żadnym wypadku. Ale poznanie Jezusa, zjednoczenie się z nim, to jest gwarancja życia wiecznego, bo tak powiedział nasz zbawiciel. Więc nie wypada nam w ogóle podejmować dyskusji w tej sprawie. Możemy tylko się do tego odnieść, nic więcej. Czyli mamy jakby dwie bardzo istotne w życiu człowieka poruszone sprawy. Pierwsza sprawa to jest nasza społeczność z Bogiem, druga sprawa to jest wykonywanie woli bożej i w jednym i w drugim przypadku sposób w jaki do tego mamy dojść jest zupełnie inny od tego no co powiedzmy jest naszym wyobrażeniem bo w pierwszym przypadku nie chodzi o wysiłki ciała nie chodzi o jakieś starania nie chodzi o wysiłek intelektualny ale chodzi o to żeby kogoś poznać ale w taki sposób żeby temu komuś dać całkowity dostęp do swojego serca. Mówi o Jezusie oczywiście. W zamian otrzymujemy coś, co, co, co czasami trudno nawet opisać słowami, ale na pewno jest to głębokie poznanie Boga. I natychmiast pokazuje się druga rzecz, a mianowicie wykonywanie woli Bożej. Jeżeli tak poznaliśmy Chrystusa, to jest dla nas problem w wykonywaniu woli Bożej? Nie. Bo nie szukamy niczego swojego. Nie po to wykonaliśmy, może nie myśmy wykonali, nie po to oddaliśmy Chrystusowi swoje życie, aby teraz znowu i na powrót je kontrolować. To jest absurd, bez sens i nikt tego nie zrobi. I mamy trzeci krok, niezwykle ważny. Niezwykle, posłuchajcie. Piąty werset. A teraz ty mnie uwielbi, Ojcze. Uwielbi u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Pierwszy werset mówi, tak powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi syna swego aby syn ciebie uwielbił a więc przychodzi taki moment w życiu Chrystusa kiedy mówi on ojcze ty mnie uwielbi ja ciebie uwielbiłem czyli wykonałem wszystko to co mi zleciłeś a teraz ty mnie uwielbij no i tutaj mamy pewien kłopot Kłopot, który jest związany z naszym sposobem myślenia. Bo Jezus powiada tak: ja ciebie uwielbiłem, nadchodzi godzina, teraz ty mnie uwielbi. Chrystus mówi o czymś, co. Dla ludzi, którzy nigdy nie byli tam, gdzie On był wcześniej, jest niepojęte i niezrozumiałe. Bo On powiada: Uwielbi mnie tą samą chwałą, jaką miałem wcześniej. Czyli, Ojcze, niech objawi się Twoja wola, wracam do Ciebie. Ale Chrystus wiedział, jaka jest ta droga powrotna. On wiedział, jaka jest droga powrotna. W 53 rozdziale Księgi Izajasza przeczytamy, a ja to troszeczkę uproszczę, że Mesjasz, że Mesaczowi się powiodło bardzo, bardzo się powiodło, został wysoko wyniesiony. I właśnie do tego nawiązuje Chrystus tutaj. On wykonał wolę Ojca tutaj na tym świecie. I ten czas wykonywania woli Ojca się kończy. Ale On teraz mówi, ale teraz Ty wykonaj wszystko to, co obiecałeś w stosunku do swojego Syna. Czyli przywróć mi to wszystko, w czym byłem całą wieczność. Wygląda na to, że to jest wspaniałe, o co się Jezus modli, i oczywiście samo w sobie jest wspaniałe. Za wyjątkiem właśnie tego, co nazywamy pewnym kłopotem. Bo jest tylko jedna droga, która prowadzi do, do tego, o co woła, o co prosi Chrystus. To jest Krzyż. To jest Krzyż. W Mateuszu 11, 27 do 30 czytamy o tym, że nikt nie może pójść za Chrystusem, jeżeli go nie pociągnie ojciec. Nikt nie może też poznać syna, jeśli tego nie umożliwi mu ojciec. Nikt nie może poznać ojca, jeśli tego nie umożliwi mu syn. I tam też znajdujemy fragment, który mówi o jarzmie. Ale w XVI rozdziale Mateusza znajdujemy fragment, który mówi, w którym czytamy, Jezus powiada: Jeśli ktoś chce, to niech pójdzie za mną, ale jest warunek podany. Niech weźmie swój krzyż na siebie i niech mnie naśladuje. I to jest to, co nas łączy z tą modlitwą. Jeśli chcesz za mną pójść. Czyli mówiąc inaczej, jeśli chcesz iść drogą Chrystusa, a droga Chrystusa to jest droga chwały, jakby na to nie patrzeć. To jest droga chwały, droga uwielbienia. Ale jest jeden warunek. Musisz wziąć swój krzyż na siebie i musisz mnie zacząć naśladować. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi, aby naśladować Chrystusa w swoim życiu, po to, Żeby też kiedyś być uwielbionymi. Tak uczy nas Biblia. To nie jest coś, co sobie wyscaliśmy z palca. Ale do tego, do tego prowadzi droga. Ja bym, jedno, ja bym o jedno prosił, żebyśmy przestali myśleć o, o męczeństwie, o cierpieniu. Bo to nie jest właściwe. Mamy po prostu takie katolickie zboczenie, żeby o tym w ten sposób myśleć. Jako naród w ogóle. Nawet protestanci mają w Polsce takie, takie zboczenie. Może się zdarzyć, że będziesz cierpiał. Może się zdarzyć, że stracisz życie. To prawda. Może tak się zdarzyć. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest coś innego. Najważniejsze jest, że Ty chcesz wykonywać wolę Bożą. Bierzesz krzyż, krzyż na swoje ramiona, czyli mówiąc wprost, stajesz się człowiekiem posłusznym i naśladujesz Chrystusa w swoim życiu. To nie zawsze oznacza śmierć i krzyż w sensie narzędzia śmierci. Ponieważ Jan apostoł nigdy nie zażył takiej śmierci. Przeżył ponoć 100 lat, może i więcej. I do końca swoich dni był człowiekiem sprawnym intelektualnie, fizycznie. Nic złego w życiu tego człowieka się nie stało, nie zdarzyło. Chociaż był wygnany na Wyspie Patmos, kiedyś Bóg mi dał tę łaskę, że byłem na tej wyspie. Przepiękna wyspa, bardzo rzadko zamieszkiwana. W tamtym czasie była bez jakiejkolwiek ludności. Ale tam napisał wspaniałą Księgę Objawienia, a jeszcze później napisał Ewangelię swoją, a już, już pisząc Księgę Objawienia był starym człowiekiem, a jeszcze później napisał Ewangelię. Więc kiedy my mówimy o tym, że poznajemy Jezusa, wykonujemy Jego wolę, i w posłuszeństwie idziemy za Nim, to nie oznacza zawsze, że będzie tylko cierpienie i cierpienie i cierpienie. Czasami to cierpienie będzie, to prawda. Czasami może i śmierć nas spotka i to prawda. Ale większość z nas wcale nie będzie ani tak bardzo cierpiała, ani nie będzie umierała z powodu swojej wiary. Natomiast chodzenie w posłuszeństwie. Będzie przynosiło niezwykłe owoce, no niesamowite wręcz owoce. I o jednym z owoców na koniec chciałbym powiedzieć, bo to jest istotne, żebyśmy umieli pewne rzeczy połączyć ze sobą. Mówimy o człowieku, który poznał Boga, który wykonuje wolę Bożą i który jest gotów na posłuszeństwo. I taki człowiek, posłuchajcie, to jest 21 wers. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Jednym z najważniejszych owoców. Całkowitego oddania się Bogu jest jedność z wierzącymi, czyli jedność z tymi, którzy podobnie postąpili. Nie chodzi jedynie o to, że mamy tego samego Ducha, chodzi o coś więcej. Chodzi o to, że wyraziliśmy zgodę, aby być do Bożej dyspozycji, aby wykonywać Jego wolę. Więc my jesteśmy jedno i my to w Duchu rozeznajemy. I to wyklucza, wyklucza, podkreślam, coś, co dzisiaj świat nazywa ekumenią. Wyklucza. Dlatego, że ekumenia, tak jak my ją obserwujemy, polega na dogadywaniu się. Polega na tym, że ja się z czegoś wycofam, ale ty się też z czegoś wycofasz. Co to za jedność? Jak mogę mieć jedność z człowiekiem? Który reprezentuje Kościół twierdzący od chociażby, że należy się modlić do Marii. No jaką mogę mieć z nim jedność? Przecież ten człowiek nie rozumie podstawowych praw biblijnych. Ja go mogę szanować, ja mogę z nim się spotkać na dobrą kawę czy herbatę. Możemy się nawet razem pomodlić po to, żeby Bóg otworzył mu oczy i uszy i serce. Ale ja nie mogę z nim razem pracować. Nie chodzi o to, że ja go nie lubię czy nienawidzę. Ja po prostu nie mogę przekroczyć czegoś, co Bóg ustanowił, nieprzekraczalnym. Żebyśmy dobrze rozumieli ten problem. Bo czasami być może ktoś nam zarzuca, czy zarzuci, że a, to wy jesteście tacy nieekumeniczni. No ale zarzut. No, no jesteśmy, ale nie jesteśmy ekumeniczni, dlatego że Bóg na to nie pozwala. No to o czym my możemy rozmawiać wtedy? Wielu z nas było kiedyś członkami kościoła rzymskokatolickiego. Skoro ci bracia rzymscy są tacy sami jak my, to po co żeśmy stamtąd wychodzili? No przy to jakaś, jakaś głupota byłaby. Wyjść po to, żeby wejść z powrotem? Wyjść głównym wejściem, żeby wejść od kuchni? No i to absurd kompletny. Więc musimy rozumieć, że jedność nie ma nic wspólnego z Ekumenią, ale jedność, o której uczy Biblia, jest wynikiem tego, co Bóg zrobił z ludźmi, co Bóg zrobił z każdym z tych, którzy stanowią jego kościół. Wtedy ci ludzie rozeznają bez najmniejszego problemu. Tego samego ducha w tej czy w innej osobie, której być może nigdy nie widzieli na oczy. Ale oni wszyscy są do Bożej dyspozycji. Oni wszyscy powiedzieli Bogu tak. Oni wszyscy poznali Chrystusa. Oni wszyscy mają jedno pragnienie, jeden cel wykonywać wolę Bożą. Więc nie muszą niczego ustalać, dlatego że oni tu mają ustalenia. Nie muszą niczego ustalać. Kochani, może to było czasami trudne i wymagające. No cóż mogę zrobić? Staram się mówić językiem w miarę prostym, jasnym, ale przyjmuję wszystkie uwagi. Także jeżeli coś mogę zrobić lepiej, to bardzo proszę o informacje, czy to pisemne, czy to ustne. Obiecuję, że jakby co to się poprawi. Panie Ratuj duszę mą. Niech odstąpią ode ci którzy czynią nieprawości słów, gdyż mój Pan s so No. życzy nieprawości nieprawość zło, gdyż mój kłam